Dzień dobry, Jacek Kielin, Strefa Dobrych Emocji. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, dlaczego cenię sobie behawiorystów. Behawioryści w moim osobistym doświadczeniu zawodowym odgrywają olbrzymią rolę. W zasadzie bez nich nie zainteresowałbym się pedagogiką i pedagogiką specjalną. Oni po raz pierwszy, to byli ludzie, którzy mi osobiście po raz pierwszy pokazali, że pedagogika nie jest związana jakąś intuicją, nie wiem, tym, co w sercu i w duszy gra, tylko jest związana jakąś rzetelną wiedzą. Jakby to doświadczenie nie dotyczy tylko mnie, ale w ogóle pedagogiki. Behawioryści podnieśli myślenie o nauczaniu na zupełnie inny poziom. Pokazali, że jakby nie tylko talent, nie wiem, doświadczenie nauczyciela się liczy, nie wiem, jego kreatywność czy pomysły, ale jest jakaś rzetelna wiedza, o którą można się oprzeć w nauczaniu. I to jest dla mnie doświadczenie otwierające absolutnie nowe horyzonty. Bardzo ważnym osiągnięciem myślenia behawioralnego jest to, że behawioryści po raz pierwszy zdjęli odpowiedzialność za problemy, jakie ma dziecko z dziecka i przenieśli je na środowisko, także na społeczne środowisko. To znaczy to, że dziecko ma problemy, to, że się zachowuje, jak się zachowuje, to, że się nie uczy albo się uczy, nie uczy, to nie jest jego wina, tak? To jest wina tego, w jakim środowisku przebywa. I skupienie się na otoczeniu dziecka i jakby i zdjęcie z dziecka tej odpowiedzialności, moim zdaniem to jest olbrzymi sukces. Dzięki behawiorystom my już rozumiemy, że wiele problemów dzieci związanych jest z tym, czego one doświadczały czy doświadczają aktualnie. Jakby dzieci nie są winne, to ewentualnie możemy powiedzieć, my jesteśmy winni. I jakby ta zasada, że trzeba zmieniać się też w relacji z dzieckiem, jakby dla mnie dotarła po spotkaniu z behawiorystami. W ogóle taką najważniejszą rzeczą, mi się wydaje, to jest to dążenie behawiorystów do oddzielenia ziarna od plew. To znaczy, behawioryści dosyć konsekwentnie próbują oddzielić to, co działa w pedagogice, od tego, co nie działa. Sama idea wydaje mi się niezwykle chwalebna. To znaczy, że oni nie chcą robić rzeczy, które są nieskuteczne, które są bezsensowne, które są zapchaj dziurą po prostu, tylko myślą o tym, że trzeba robić rzeczy, które dają i przynoszą efekt. Dają i przynoszą efekt. I uważam, że to jest bardzo słuszne. Ja to dobrze rozumiem, że tak powinno być. Cała wiedza behawioralna i to, co behawioryści rozpracowali detalicznie, prawa uczenia się, posługiwanie się wzmocnieniami, karami, nagrodami i moim zdaniem jeszcze bardziej fantastyczne zasady podpowiedzi czy pomocy dzieciom w nauczaniu się, w uczeniu się. Znaczy, to jest olbrzymia wiedza, która jest jakby nieintuicyjna. To, co odkryli behawioryści, często jest wbrew temu, co ludzie sądzą powszechnie, nie wiem, na ulicy. I także dotyczy to jakby tego, jak działają wzmocnienia. Ciągle to tłumaczę ludziom, że pedagogom, specjalistom, że to nie jest takie oczywiste. I te wszystkie zasady, o których teraz nie chcę mówić, które powodują czy budują motywację dziecka, sposoby udzielania prawidłowo nagradzania nagród czy wzmocnień, znaczy moim zdaniem to jest duże odkrycie i warto o tym, trzeba nawet o tym wiedzieć.
Ja bym zawsze się dziwię, że uważam, że w ogóle w przygotowaniu podstawowym każdego pedagoga specjalnego powinno być przejście obowiązkowe terapii behawioralnej. Czy się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz, ale powinieneś o tym wiedzieć. Bardzo wiele się unika pomyłek jeżeli się rozumie te wszystkie podstawowe prawa, którymi posługują się behawioryści. I to czuje, i widzi, i rozumie. Coś, co mnie jeszcze urzeka w terapii behawioralnej, to jest praca zespołowa. Praca zespołowa i to jest naprawdę praca zespołowa. To znaczy, że to, co robi specjalista z dzieckiem, także to, co robi w sytuacji wystąpienia zachowań trudnych, zaburzeń zachowania dziecka, nie jest związane z odpowiedzialnością, pojedynczą odpowiedzialnością danego nauczyciela. To jest odpowiedzialność całego zespołu i odpowiedzialność dyrektora placówki. Jak ja to opowiadam, jak jest w placówkach behawioralnych, gdzie indziej, że to, w jaki sposób nauczyciel traktuje dziecko, nie jest jego indywidualną, osobistą kwestią, sprawą. Tak, jest to problem, który został przedyskutowany. To nauczyciel już wie, co może, czego nie może, co powinien, czego nie powinien. I jest to odpowiedzialność całego zespołu. Jakby zawsze, czy w wielu miejscach ludzi to dziwi, że dyrekcja, że nie wiem, ktoś tam interesuje się tym, co się dzieje na poziomie pojedynczego nauczyciela. I to jest bardzo ważne, że nauczyciel nigdy nie jest sam, że ma wsparcie innych, własnego superwizora. W ogóle pierwszy raz zobaczyłem superwizora właśnie u behawiorystów, że jest taki ktoś, kto się nazywa superwizor i widziałem jego pracę i to, co tam on robi. I to jest zupełnie inny poziom pracy i zupełnie inny poziom myślenia. I na koniec powiem tak, nie jestem behawiorystą. W wielu kwestiach, bardzo chyba podstawowych, się nie zgadzam z myśleniem terapeutów behawioralnych, ale są oni dla mnie absolutnie autorytetem. W tym sensie, że ciągle się z nimi mierzę. Jeżeli autorytet to jest ta osoba, która stanowi dla ciebie wyzwanie w myśleniu, w działaniu, i ciągle się z nią mierzysz, się jakby słuchasz, co ci mówi, interesujesz się, co ma do powiedzenia, to na pewno dla mnie takim autorytetem są behawioryści. Tym bardziej ciekawym i ważnym, że myślą inaczej niż ja. Że myślą inaczej niż ja. Ale słucham tego z dużą uwagą i z ciekawością. Coś, co myślę, jest związane także z behawioryzmem, dla mnie przynajmniej, to jest to, że behawioryści odwołują się do nauki w takim dosyć ścisłym myśleniu naukowym, że efekty terapii behawioralnej są potwierdzone naukowo. Nauka, czy w ogóle nauka ma wbudowany w cały ten mechanizm krytycyzm. Krytycyzm. Nie ma nauki bez krytycznego myślenia o tym, co jest. Tak, ten krytycyzm do tego, co się robi, do tego, co się myśli, jest niezwykle ważny. My dosyć często szukamy osób, które potwierdzają nasz punkt widzenia. Ale to nie jest zgodne z naukowym podejściem do rzeczywistości. Nauka, naukowość zawsze, jakby w ogóle nie jest możliwa bez krytycznego myślenia wobec tego, co się zastaje. I tego życzę wszystkim przyjaciołom behawiorystom. To znaczy, życzę Wam tego, żebyście nie wiem,
Behawioryzm się bardzo zmienił przez 30 lat. Sami zresztą o tym mówicie. Ale życzę wam, żeby zmieniał się tu w Polsce. Żebyście nie... Bo jeżeli zmienił się gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i my to bierzemy, my Polacy, my to bierzemy od nich, bo i oni się zmienili. Ale co to znaczy, że w tych Stanach ta terapia behawioralna się zmieniła? Że tam byli krytyczni wobec tego, co było wcześniej. Że nie brali tego, co było do tej pory, jest taką śmiertelną powagą, że to jest jakby nienaruszalne. I naruszyli to, co było, i zmienili sposób myślenia behawiorystów. Później ta terapia, widzę, w Polsce też się zmienia pod wpływem tego, co tam przychodzi ze świata. A ja życzę wam, żebyście to wy zmieniali terapię behawioralną i potrafili być krytyczni wobec siebie i tego, co robicie. Dlatego, że ja uważam, że to Polacy mogliby, nie wiem, uczyć Amerykanów, Francuzów, Norwegów czy kogokolwiek innego terapii behawioralnej. I życzę wam jak najlepiej, rozumiejąc, że obojętnie jak myślimy o terapii i z jakich tradycji, nie wiem, pedagogicznych się wywodzimy i się różnimy, to wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi w tym sensie, że wszystkim nam zależy na dobru dzieci. Ja wam bardzo dziękuję za to wszystko, co mogłam się od was nauczyć i wszystko to, co nadal jest dla mnie inspiracją do myślenia i do działania. To dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne moje wideoblogi. Czekam na pytania, bo mi się pomału już skończyły. Jeżeli są, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.